Witajcie! Zaraz będziemy zakładać nową pompę. Dlatego tu czyszczę, żeby uszczelka dobrze przylegała. A stara pompa tak wygląda, też się tutaj rusza. Na silikon chyba była montowana uszczelka. Jarek, a ty na co weźmiesz? Ja wezmę na smar chyba. A nowa tak wygląda, tutaj się nic nie rusza. Sio! Zakładamy, bo kurde, póki pogoda jest. Jakbym miał silikon, to może bym mi zasilikonował, ale nie mogę znaleźć. Teraz chyba tak. Albo nie tak, przyłożę ją uszczelkę na pompę i dopiero do bloku. Pasek przeszkadza. Na razie tylko delikatnie przyłapię. I teraz mocno na krzyż. No i dobrze, teraz popatrzę kątem oka, żeby zamontować ten przewód do chłodnicy, co idzie. Opaski staram się zakładać jak najbliżej tego, do czego je montuję, pompy w tym przypadku. To teraz wiatrak, aby został do zamontowania. Smaru tam trochę jest. Muszę wytrzeć, bo jak nie wytrę, to będzie, że nie wytarłem. Będzie. Polecimy z wiatrakiem. Ustawiłem sobie klina na prosto od góry, żeby było łatwo celować. Młotek mam słaby, zobaczcie jaki. Teraz sobie muszę sprasować tą podkładkę, która będzie kontrować śrubkę, nakrętkę. I najpierw ta cienka. Później podkładka sprężynująca. No coś mi tu nie gra trochę. Kurde, coś jest nie tak. No i coś zawadza, jak mocniej przykręcę. Coś pomyliłem. Coś ja mogłem pomylić. Muszę pójść na komputer zobaczyć, jak rozbierałem, jak to wyglądało. Na kamerze sobie trzeba pokazać, to się później wie, jak to było. Tak samo było. Kurde. Dobrze zrobiłem. Chyba już wiem, co to może ocierać. Zobaczcie, widać, że tu się błyszczy świeży metal. A więc te śrubki wystają, jest nowa pompa i może dlatego. Tu są podkładki, dodam jeszcze po jednej albo nawet po dwie. No teoretycznie wziąłbym szlifierkę i uciął tu 2-3 mm na tej nowej pompie. I też by było, ale lepiej tak nie robić chyba. Myślę, aby wiatrak nie odkręcił przez to. Ale kto by się spodziewał czegoś takiego, nie? A trzeba mocno dokręcić, bo teraz na tych większych podkładkach to się odkręci to śmigło. Ale już teraz nic nie wystaje. Oj, teraz będzie chwila prawdy. O! Chyba jest dobrze. Zgadza się, jest dobrze. To była wina tych śrubek. Za długie były i ocierały było pompę. Piękna sprawa. To myślę ciekawa rzecz, że takie problemy możemy napotkać przy wymianie pompy. Oj kurde, mogę sobie pasek od razu zarzucić. Założymy go po wszystkim. Lecimy z chłodnicą.
Na pewno wejdzie. O, weszło. Ale ogólnie jak jest? Fajnie? No to dobrze. Póki tu jeszcze niezły dostęp jest, bez maski, to dołożymy smaru. I idzie. Są też takie pompy, co chyba nie mają kalamitek, już są na stałe zasmarowane. Ale chyba ta lepiej, że ma. Takie coś już świadczy o tym, że jest ok, jak jest trochę tawotu na kalamitce. Wiedziałem, że o czymś się zapomnie. O tym się zapomniało. To jest chyba do trzymania maski. Tak. Maskę się do tego przypina. Teraz wielka chwila. Zakładamy maskę. Teraz tylko ten nieszczęsny pasek klinowy, którego nie dałem rady założyć razem ze śmigłem. No, ty dziadu, ty. Może jakoś tak na sznurek, metodą na sznurek. O, o, chyba to jest dobra metoda, bardzo dobra. Metoda na sznurek. Super. No i dobra, nie ma się co czaić. Zalewamy płynem, zobaczymy, co to z tego będzie. Przez ściereczkę, żeby przecedzić jakieś brudy. No i jak myślicie, będzie dobrze, czy będzie ciekło? Czy coś jest do poprawy? Ja myślę, że może się uda. No dobra, palimy i patrzymy, co się dzieje. No chyba elegancko. No chyba jest ok. Trzeba pojechać w pole i zobaczyć, jak temperatury nabierze, co się będzie działo. Także ubiorę się cieplej i pojedziemy. A, światła czy są? Bo ta maska tak nie była. Kurde, świateł nie ma. Nie no, mam nadzieję, że są. Są! Czyli nic się nie urwało. Ubiorę się cieplej i jedziemy bronować. Możemy lecieć. O, sarda! Widzicie? Wskazówka nawet nie drgnęła od temperatury wody. Zobaczymy po paru przejazdach. Temperatura jest ok, w ogóle się wskazówka nie podniosła. Ale czy przypadkiem gdzieś coś nie kapie? Coś tu
Powiem wam, przestraszyłem się, że uszkodziłem chłodnicę, jak zdejmowałem maskę, bo stamtąd kapie. Ale teraz się dopatrzyłem, że to chyba z tego węża tutaj kapie. I płynie tamtędy i kapie na tamten róg. Ale tak to ładnie chodzi, przynajmniej wiatrak się nie tłucze. Tylko szkoda, że nie mam śrubokręta, żeby to dokręcić. Sprawdzić, czy to jest na pewno wina tego, że to kapie. Albo od temperatury samo się uszczelni. W złym miejscu założyłem opaskę albo co? Może samo się uszczelni. Jeździmy dalej. Ogólnie to jest za mokro na bronowanie, ale chcę zrobić parę kółek, żeby zobaczyć, jak temperatura wody idzie. Temperatura jest ok, ale muszę jechać do domu po śrubokręt. I tak jest za mokro, żeby to bronować wszystko. Bo to się nic nie rozbija, tylko się aby ugniata. Zakładam jedną jeszcze obok drugiej. Może to coś da. Zobaczymy, co się dzieje. Była przyczyna właśnie tutaj, w tej obejdce. Udało się, wiedziałem, że tak będzie. Już nic nie kapie. Także naprawa zakończona sukcesem. Co będzie dalej, pomyślimy. A póki co trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Na razie, cześć!